Znane są już wyniki tegorocznych matur. Jak się okazuje, absolwenci szkół średnich w województwie śląskim maturę napisali na dobrym poziomie. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej tegoroczne wyniki są zdecydowanie lepsze niż w poprzednich latach i nie odbiegają od średniej krajowej. Ci, którzy nie zdali, będą mieli szansę na poprawkę w sierpniu. Fatima Orlińska. Do egzaminu maturalnego w województwie śląskim przystąpiło w tym roku ponad 27 tysięcy absolwentów szkół średnich. W porównaniu do poprzednich lat matura w województwie śląskim wypadła bardzo dobrze. Była prosta. W sensie najlepiej mi poszła matura z rozszerzenia z matematyki. Ile procent? 100%. Mi zależało tak naprawdę tylko na matematyce, żeby się na studia dostać, ale tak ze wszystkiego to jestem zadowolony. Spodziewałam się, że będzie więcej. Tutaj głównie z chemii, a tak to reszta wszystko mniej więcej dobrze. Z geografii liczyłam na ponad 70, mam troszeczkę niżej, no jestem 67% dostałam, no ale w miarę jestem zadowolona, tak, mam same 80-ki, 90-ki tak naprawdę na koncie. Jak zawsze najwięcej problemów maturzystom sprawiła matematyka. No były ciężkie zadania niektóre, no, szczególnie otwarte były takie dość, niektóre nieprzyjemne, ale myślę, że te wszystkie zamknięte były dość takie w porządku po prostu, że dało się je zrobić na tym poziomie, poziom był okej. Jak wynika z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, na dobre wyniki tegorocznych maturzystów w województwie śląskim mógł wpłynąć fakt, że wielu z nich ukończyło liceum czteroletnie. W regionie nie brakuje szkół, w których zdawalność wyniosła 100%. W innych tegoroczne wyniki nie odbiegały od tych z poprzednich lat. Przeglądając w systemie wyniki widzę, że jest bardzo dużo 100%, 97% i to język polski, język angielski. W podstawie, w rozszerzeniu są bardzo wysokie wyniki, także myślę, że młodzież będzie zadowolona. No jak i my również nauczyciele jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Matematyka mi sprawia zazwyczaj co roku największy problem. No jest tam jakiś procent osób, które nie zdały, natomiast zdarzyło się też dwóm osobom, które z polskiego nie zdały, więc to nie tylko matematyka. Z angielskiego wiem, że jest chyba jedna osoba, więc generalnie jesteśmy zadowoleni. Maturzyści w tym roku egzamin zdawali w nowej formule, tak zwanej formule 2023. Uczniowie pisali egzamin w tym samym co dotychczas czasie, jednak zadań do rozwiązania było mniej. Nie było geometrii, a wcześniej maturzyści poznali zakres materiału, który będzie obejmował egzamin. 97% sukcesów mamy z języka polskiego poziomu podstawowego, czyli tylu absolwentów zdało tą maturę. Mówię o absolwentach, którzy skończyli w tym roku liceum czteroletnie i pisali egzamin maturalny w terminie głównym, czyli w maju. I przystąpili obowiązkowo do wszystkich egzaminów. Również cieszymy się sukcesem z matematyki i języka angielskiego, który jest tożsamy z wynikiem krajowym. Do egzaminu poprawkowego w sierpniu przystąpi nieco ponad 3 tysiące osób, to około 11% wszystkich zdających. To według danych OKE zdecydowanie mniej niż w roku poprzednim i dwa lata temu.